Adam Nasielski Recepta śmierci Czyta Jacek Na podstawie czasopisma dziennik Ostrowski z rocznika 1937 od numeru 21 do 74, rozdział pierwszy Anonim Rozmawiali naturalnie o zbrodni i o przestępstwie w ogóle. Siedzieli wszyscy w dużym, obszernym pokoju przy stole oświetlonym wiszącym nad nim wielkim żrandolem kryształowym. W żrandolu paliła się tylko jedna lampa. Dlatego w wielkim pokoju panował niemal półmrok. Jedynie podłużny stół był dość jasno oświetlony. Sześcioro ich było. Maurycy Zabitowski skurczył swój wydłużony nos i zapalił sobie papierosa. Zapałka drżała w jego ręce o długich, nienaturalnie cienkich, bladych, kościstych palcach. Siedział po prawej ręce gospodarza mieszkania, Alberta Godlewskiego. Po lewej ręce Godlewskiego siedziała Anna Wirska. Naprzeciw ich trojga siedział, rękoma podpierając energiczny wąski podbródek, Witold Żabiński, człowiek, który mówił najmniej z całego towarzystwa. Zaś po obu węższych brzegach stołu siedzieli, od lewej strony drzwi wejściowych, plecami do nich zwrócony Bolesław Daniecki, młodzieniec, i naprzeciw niego Jerzy Klin, detektyw famator i słynny kryminolog. Właśnie z powodu obecności Jerzego Klina rozmawiano przy stole o zbrodni i przestępstwach w ogóle. Jerzy Klin był niewątpliwie człowiekiem niezwykłym. Jego bystry. Ostry, zimny, badawczy wzrok wywierał wrażenie przyciągające i odpychające zarazem. A raczej nie zarazem, ale na przemian. Jerzy Klin, kryminolog i słynny detektyw amator palił fajkę. Nie wiadomo czy dla demonstracji, czy z przyzwyczajenia. Ciężar fajki odginęł prawy kąt jego dolnej wargi i ukazywał ząb w złotej koronie, co nadawało całej twarzy drwiąco cyniczny wyraz który niemal idealnie harmonizował z wyrazem oczu tej twarzy i z lekko wydętymi, rasowymi nozdrzami psa gończego czystej krwi. Właściciel tej niezwykłej twarzy miał dar trzymania ludzi z daleka od siebie. Coś w wyrazie twarzy Jerzego Klina zniewalało wobec niego do milczenia. A jednak nie była to wcale twarz antypatyczna. Siedzący naprzeciw niego, Bolesław Daniecki, młody. Bo zaledwie 23-letni, sympatyczny człowiek wprost pochłaniał oczyma detektywa. Bobolek Daniecki był zwariowanym kryminalistą, który marzył o karierze policyjnej ala Sherlock Holmes w nowszym wydaniu. Jego rumiana, stale uśmiechnięta twarz wcale nie wskazywała na zdolności wybitnie kryminalne, jakie kryły się pod jego czaszką obrośniętą lekko kędzierzawymi włosami szatyna. Właśnie zabrał znów głos Jerzy Klin, a Bolesław Daniecki wcale niedwuznacznie nachylił się nad stołem, aby nie stracić ani jednego słowa. Jerzy Klin nie zdawał się zwracać uwagi na tego młokosa, choć sam był nie o wiele starszy, miał bowiem lat dwadzieścia Jestem przeciwnikiem literatury kryminalnej. Człowiek mający do czynienia z rzeczywistością kryminalną nie powinien nawet zaglądać do literatury kryminalnej. Wszystko tam się przedstawia tak pięknie i gładko. Wszyscy ludzie są genialnie domyślni lub genialnie idiotyczni i ślepo niedomyślni. Typy powieści kryminalnych to typy krańcowe, nierealne, denerwująco idealistyczne. Maurycy Tyzabitowski rzucił wypalonego papierosa do spodeczka od herbaty, choć obok stała wyczekująca i spragniona niedopałków dziewiczo czysta popielniczka. Czy nie mogliby panowie zmienić tematu? To się już staje denerwujące. Jestem ostatnio bardzo nerwowy. Głos Dyzabitowskiego zmiękł nagle i pojawił się w nim odcień wynurzeń, chęci ulżenia sobie przez wypowiedzenie swoich kłopotów. Gospodarz mieszkania, Albert Godlewski, zaśmiał się jakby mokrym śmiechem. Ależ, Maurycy. Skąd u ciebie takie usposobienie, tak nagle? Pan Klin gotów się jeszcze obrazić. Przecież kryminologia to jego ulubiony konik. Witold Rabinski wtrącił się do rozmowy. Rzadko nazwisko tak harmonizowało z jego posiadaczem, jak w tym wypadku. Jeżeli prawdą jest, że niektóre osobniki z najwyższego gatunku małp. Homo stultus, pardon, homo sapiens. Przypominają swą twarzą zwierzęta, to Witold Żabiński przypominał żabę na wypukłych, ropuszych gałkach ocznych nosił binokle. Binokle te wyglądały raczej jak dwa monokle, a to dlatego, że niemal leżały w głębokich oczodołach kościotrupa, wcale nie odstając od oczu. Wzniesiona, rozszerzona i zgrubiała górna warga oraz trójkątny kształt twarzy nadawały właśnie temu niesympatycznemu obliczu podobieństwo do ropuchy. Gdy mówił, wargi jego uderzały o siebie, jak dwa talerze jazzbandowe i wydawały charakterystyczny dźwięk coś pośredniego między mlaśnięciem, a uderzeniem. Mało ludzi wiedziało o tam, że Witold Żabiński ma dyplom doktora medycyny. Z obecnych teraz przy stole, wiedział o tym tylko jeden. Głos Witolda Żabińskiego był metaliczny, ale jakby przefiltrowany, przecedzony. Ja także nie rozumiem pana Tyzabitowskiego. Temat jest naprawdę, ciekawy i mogę powiedzieć, temat okazyjny. Bo taka okazja siedzenia przy jednym stole ze słynnym kryminologiem i detektywem nie zdarza się przecież codziennie. Żabiński urwał nagle. Miał dziwny sposób mówienia. Zawsze, gdy zaczynał mówić, miało się wrażenie, że on już przedtem coś powiedział i teraz mówi tylko w dalszym ciągu, zaś zawsze gdy przestawał mówić, odnosiło się wrażenie, że on jeszcze nie skończył, że jeszcze coś chce powiedzieć. Mów pan dalej, panie Jerzy, bardzo jestem ciekawa pańskich poglądów. Ja też się bardzo interesuję kryminologią i pod pewnym względem jestem nawet pańską przeciwniczką. Bo jestem zapaloną zwolenniczką literatury kryminalnej. Czytam wszystkie powieści kryminalne. Anna Wirska była kobietą niepiękną, ale bardzo piękną. To jest wielka różnica. Piękną jest każda kobieta, którą znamy. Bardzo pięknymi, tylko niektóre. Jej wysoka postać, głębokie, lazurowe oczy, czarne nieczernione rzęsy, czerwone nieczerwienione, Pełne zmysłowe wargi, niewielkie, piękne piersi i ładne nogi rzucały się przede wszystkim w oczy każdego mężczyzny. Poza tym miała ta kobieta w sobie coś kokietującego, ten dar przyciągania mężczyznę wszelkiego autoramentu, od młodych do starych. W pokoju było pięciu mężczyzn. Jerzy Klin patrzał na nią, jak na bóstwo. Nie tylko on, zresztą wszyscy. Wraz z ropuszystym żabińskim. Zupełnie zrozumiałe. Anna Wirska była swobodna i zawsze i wszędzie czuła się jak u siebie w domu. Jerzy Klin był psychologiem i właśnie zastanawiał się nad tym, że takie kobiety jak Anna są bez wątpienia poliandryczne. Uśmiechnął się do niej i w tej chwili niemal zazdrościł Albertowi Godlewskiemu tej przyjaciółki. Bo Anna była przyjaciółką i kochanką Alberta Godlewskiego, nie kochanką w znaczeniu wulgarnym, nie w znaczeniu nierejestrowanej mniej lub więcej trwałej prostytutki. Była jego kochanką w tym sensie, że mieszkała u niego i utrzymywała z nim stosunki już przed ślubem, który miał się odbyć w przyszłości. Albert Godlewski był pięknym mężczyzną w wieku lat trzydziestu czterech. Był to typ człowieka, wobec którego myśl o śmierci zakrawa na absurd i w zestawieniu z którym kondukt pogrzebowy wygląda na niesmaczny żart. Życie tryskało zeń, jak sok z dojrzałego owocu. Anna zaś kochała w nim tę jego żywotność. Jerzy Klin mylił się stanowczo, oceniając Annę Wirską jako typ poliandryczny. Ona wcale taka nie była fizycznie była kokietką, ale umysłowo nie. Ostatnia uwaga Anny wywołała zmarszczki na czole Maurycego Tyzabitowskiego. Maurycy Tyzabitowski był człowiekiem starej daty. Wychowało go poprzednie pokolenie, ale on przyswoił sobie poglądy nowoczesne pokolenia następnego i stąd to niezdecydowanie na jego twarzy. To wahanie się między tym, co być powinno, a między tym, co jest. Jego chuda twarz szascety. Cienki, ostry nos oraz głęboko osadzone małe oczka i silnie rozwinięte kości policzkowe wraz z cofniętą, nieco górną wargą i brakiem zarostu, to wszystko nadawało Maurycemu Tyzabitowskiemu wyraz inkwizytora. Ale temu przeczyło jego łagodne spojrzenie. Godlewski trafnie raz określił, że twarz jego starego przyjaciela Tyzabitowskiego przypomina słowo sprzeczność. Może macie rację, wy młodzi. I dlatego przepraszam pana, panie Klin, za moją uwagę. Maurycy Zabitowski umilkł, zapalił sobie nowego papierosa i dodał głupio. Starość, nieradość. Jerzy Klin uśmiechnął się, a ponieważ nie lubił marnować niczego, nawet uśmiechów, więc w tej samej chwili zwrócił twarz do Anny. Choć uśmiechnął się z powodu ostatnich słów Maurycego Tyzabitowskiego. Anna w odpowiedzi uśmiechnęła się do niego i przysunęła się do Alberta wężowym ruchem. To tylko utwierdziło psychologa Klina w mniemaniu, że Anna jest typem poliandrycznym. Niech pan dalej mówi, panie Jerzy. Pan tak ciekawie opowiada. Jerzy Klin milczał. Co się nagle stało w tym pokoju? Że atmosfera stała się naraz jakby ołowiana, ciężka. Bolesław Daniecki zauważył to i nie mógł tego zrozumieć. Jakby jakaś niewidzialna dłoń rozpaliła milczenie aparatem ciszy, tak naraz wszyscy umilkli. Pogodny, wesoły głos Bolka Danieckiego przeciął gęstą atmosferę milczenia, jak ostry nóż. Niech pan opowiada, panie Klin. Przyłączam się do życzenia panny Wirskiej. I Bolek skorzystał z okazji, jaką były ostatnie jego słowa, aby uśmiechnąć się do pięknej Anny. Jerzy Klin starannie pociągnął z fajki. Więc mówiłem właśnie o nierealności w literaturze kryminalnej, o jej gładkim idealizmie w porównaniu z szorstką rzeczywistością życia. W życiu tak nie bywa. Jerzy Klin urwał. Bardzo łatwo było zauważyć, że ten człowiek ma przyjemność gdy słyszy siebie mówiącego. Dlatego mówił starannie odmierzanymi dawkami, nie od razu. W życiu tak nie bywa. Żaden zbrodniarz na przykład nie posyła swej ofierze listów ostrzegawczych, bo wie, że nowoczesna mikrodaktyloskopia i daktylografia oraz precyzyjna chemia kryminologiczna mogą z najmniejszego śladu zbudować korpus delikti. Wobec którego dziś żaden sędzia nie zawaha się przed wydaniem wyroku skazującego, wyroku śmierci. Jerzy Klin znów furwał, a Albert Godlewski uśmiechnął się i pogładził z widoczną pieczołowitością swą piękną czarną czuprynę, starannie zaczesaną na jeża. Dziwne, powiadasz, że żaden zbrodniarz nie posyła dziś listów ostrzegawczych swej ofierze. Ja jestem innego zdania, kochany Jerzy Mylisz się więc, Albercie, możesz mi wierzyć, że wiem, co mówię. Co by to zresztą miało za sens ostrzegać ofiarę i utrudniać sobie w ten sposób zadanie? Absurd. Albert znów się uśmiechnął, wciąż gładził swą starannie zaczesaną, bujną czuprynę. Absurd, mówisz? To dziwne. Dlaczego? Bo właśnie dziś z rana otrzymałem list uprzedzający mnie, że dziś wieczorem, to znaczy teraz, zostanę zamordowany. I dlatego właśnie zaprosiłem was wszystkich na tę kolację. I dlatego przede wszystkim zaprosiłem Ciebie, kochany Jerzy. Zaprosiłem ciebie, detektywa. Rozdział drugi. Mord. Po ostatnich słowach Alberta Godlewskiego zapanowało przykre milczenie. Jerzyklin wyjął powoli fajkę z kąta ust, wytrząsnął popiół do popielniczki ebonitowej. Anna Wirska zbladła nagle, jak chusta, ze strachu. Zaś Bolek Daniecki zarumienił się, z podniecenia. Maurycy Tyzabitowski znieruchomiał naraz, a papieros, tkwiący wciąż między jego wargami, zadygotał, jak wskazówka uwagi mechanicznej. Wiktor Żabiński wsadził. Nie wiadomo dlaczego, rękę do kieszeni i zagryzł swą górną, grubą wargę ropuchy. Tylko Albert Godlewski siedział wciąż nieporuszony. Jerzyk Lin gwizdnął cicho, a gwizd ten wświdrował się w ponurą ciszę, jaka zapanowała i ucichł nagle, jakby utkwił w gęstej atmosferze ciszy panującej teraz w tym pokoju. Czy możesz mi pokazać ten list? Bolek Daniecki był tak zaciekawiony i podniecony, że zdawało się, iż lada chwila płonący ciekawością gałki oczne wypadną mu z oczodołów i spadną na stół. Mogę. Mam nawet ten papier przy sobie. Umyślnie go zachowałem, aby go tobie pokazać. Albert Godlewski wyjął z bocznej kieszeni swej marynarki białą kopertę i podał ją Jerzemu Klinowi. Detektyw obejrzał kopertę. Adresowana do ciebie. Ale ja Nadana w Warszawie w Urzędzie Pocztowo-Telegraficznym Warszawa 2, Na Chmielnej. Między godziną trzynastą a czternastą. To nic nie mówi. Pisany lewą ręką dla zatajenia prawdziwego charakteru pisma. Z tego jeden pewny wniosek pisał to prawdopodobnie człowiek, którego charakter pisma znasz dobrze. Serdottor Artur Conan Doyle powiedziałby może jeszcze, że ten, który to pisał, jest zdolnym mechanikiem, pali krótkie indyjskie cygara importowane nielegalnie i utyka lekko na lewą nogę, przy czym jego żona lubi sok cytrynowy i wprost przepada za szparagami. Anna Wirska musiała się zaśmiać z tej parodii Sherlocka Holmesa. Czy pan, panie Jerzy, zupełnie nie uznaje dedukcji? Jerzy Klin podniósł wolno oczy z koperty, jakby zagniewany, że mu przerywają. Przede wszystkim muszę panią lekko zganić za to, że mi pani teraz przerwała. Detektywa można w pewnej mierze przyrównać do poety. Potrzebna mu jest intuicja, jak tamtemu natchnienie lub pusty żołądek. Detektywowi nigdy nie należy przerywać toku myśli, choćby to były głupstwa, co on mówi. Słowa są często zamaskowaniem prawdziwych myśli. Anna wcale nie wydawała się zażenowana naganą. Co do pani pytania wreszcie, to uznaję dedukcję, ale nie przesadzoną i zbyt odważną. Ale nie mam za to urazy do ila. To był literat, a literat musi przesadzać. Literatura to nie życie. Literatura znajduje się w takim samym stosunku do życia jak film jest piękniejsza. Literatura jest życiem szminkowanym i oświetlonym jupiterami. Ale. urwał. Lekko wytrząsnął skrawek papieru z koperty. Papier zwykły, liniowany, z jednej strony krajany tępym nożem. Sherlock Holmes na pewno by powiedział, że noża tego w żadnym razie nie używano do krajania pomarańczy i że ten, który pisał tę kartkę. Jest wolnomularzem. Widocznie naigrywanie się z Sherlocka Holmesa stanowiło niezbędny element pracy detektywistycznej Jerzego Klina. Dlatego Anna już mu tym razem nie przerwała. Bolek Daniecki słuchał i patrzał, a jego gałki oczne były w ciągłym niebezpieczeństwie wypadnięcia z oczodołów. Jerzy Klin ciągnął swój monolog. Pisany atramentem czerniejącym, niebieskim. Wiecznym piórem. Sherlock Holmes powiedziałby, że wieczne pióro było niedawno oddane do naprawy na ulicy brukowanej asfaltem, która ma trzy przecznice, że starszy pomocnik młodszego czeladnika w warsztacie naprawczym sepleni przy wymawianiu litery S i przy tym szalenie lubi brunetki z pieprzykiem na lewym policzku obok nasady nosa. Pozostali milczeli, czekali. Pozwolicie że odczytam wam treść tego anonimu. Albercie Godlewski. Z wiadomych ci powodów zabijecie dziś wieczorem podczas kolacji u ciebie w domu. Nie mam innego wyjścia. Jerzyklin znów gwizdnął. Z wiadomych ci powodów. Co to mogą być za powody, Albercie? Albert Godlewski był spokojny. Nie mogę właśnie tego zrozumieć. Zawiadomiłeś policję? Nie. Przecież ciebie zaprosiłem specjalnie na dzisiejszy wieczór. I was także. Czy nie sądzisz, że wskazanie dzisiejszej daty jest tylko trykiem, aby odwrócić Twoją uwagę? Nie rozumiem Cię, Jerzy. Wyrażaj się jaśniej. Może to wszystko napisano w tym celu. Aby cię przekonać, że to tylko czcza pogróżka i abyś już potem nie miał się na baczności. Już rozumiem. Ale po co ja się mam mieć na baczności? Przecież nie mam wrogów. Każdy człowiek ma wrogów. Szczególnie człowiek bogaty, jak ty. Wiem. Ale ja mam na myśli wrogów, którzy by się nie zawahali przed zabójstwem. Takich zdaje się nie mam. Nie wolno tak mówić. Pewien mądry sędzia rosyjski powiedział, że człowiek uczciwy jest to taki przestępca, przeciwko któremu nie ma dowodu jego winy w jakimkolwiek przestępstwie. W każdym człowieku tkwi zbrodniarz. To tylko kwestia zbiegu fatalnych okoliczności. Ale sądzę, że dziś wieczór mogę się nie obawiać. Jesteśmy tu w szóstkę. Jerzyklin nie zawahał się ani na chwilę z odpowiedzią. Naturalnie. Teraz my tu jesteśmy i dziś wieczór nic ci nie grozi. Możliwe, że w ogóle nie należy brać tego wszystkiego poważnie. Może to żart i nic więcej. Nie sądzisz? Jerzyklin nałożył sobie fajkę, ale jej nie zapalił. Odłożył ją na bok. Pozwolisz że zbadam ten liścik pod względem daktyloskopijnym. Oczywiście na razie tylko powierzchownie. Potem w domu mogę to uczynić starannie i skrupulatnie. Przyłożył nagle kartkę do nosa i powąchał lekko. Pisał ją mężczyzna. Czuć z niej specyficzny zapach medła do golenia palmoliw. Sherlock Holmes powiedziałby, że ten, który to napisał, jest trudowłosym. Ma gęsty zarost i goli się dwa razy w tygodniu o trzeciej po południu, przy czym jego narzeczona wcale się nie szminkuje i lubi pomidory. Anna Wirska zachichotała. Odcień nerwowości wystawał z tego chichotu. Przytuliła się mocniej do Godlewskiego, obok którego siedziała, jakby chcąc go obronić. A on pogładził ją po jej pięknie toczonym ramieniu diany, jakby chcąc powiedzieć, nie bój się, kochana. Jeszcze będziemy długo żyli wesoło i pogodnie. Ty się nie boisz, Albercie? Nie, ukochana. Już jutro wyjeżdżamy do Kan, a dziś przecież nie mamy się czego obawiać. Nieprawdaż, Jerzy? Zrozumiałe. Zabieram tę kartkę i kopertę do siebie, do domu. Poddam je badaniu pod mikroskopem, chyba, że chcesz zawiadomić policję. Zabierz. Mnie one niepotrzebne. To może był tylko niesmaczny żart, jak powiedziałeś, ale za to skorzystałem z okazji, aby was tu zaprosić. Mam nadzieję, że jutro będziecie wszyscy na dworcu głównym. I ty, Witoldzie, molu książkowy, też. I wy, Bolku i Maurycy. I Jerzy, prawda? Anna Wirska przetuliła się do ukochanego i pogładziła jego czarne włosy. Albert nachylił się właśnie i wskutek tego pasmo długich włosów opadło mu na oczy. Pogroził palcem, mannie i sięgnął do kieszeni pogrzebień. Nie mam grzebienia. Może któryś z Was ma. Oczywiście oprócz ciebie, Jerzy. Wiem, jak Ty pielęgnujesz swoje piękne włosy i znam Twą zasadę grzebienia żony i Twego słynnego wiecznego pióra. Nikomu nie pożyczasz. Ale ty przecież nie masz żony. Ha, ha. Jerzyklin roześmiał się. Miał naprawdę piękne włosy i był to jego konik, żeby je idealnie pielęgnować. Właśnie, że ci dziś pożyczę grzebień, stary zrzędo. Masz. Podał Albertowi ze śmiechem swój czarny grzebień, biało nakrapiany. Widzisz, Anno, nie lada zaszczyt. Jerzy Klin pożyczył mi swój grzebień. Albert Godlewski zaczesał starannie swe piękne włosy i zwrócił grzebień Jerzemu Klinowi. Uśmiechnął się do Anny i pocałował ją w rękę. Nie żenujcie się, moi drodzy przyjaciele. No, Jerzy, opowiedz jakiś dobry trik z twojej praktyki. Witoldzie, może papierosa? Maurycy, raźno, stary byku, rozchmuszczoło. Cóż to szkieletów ludy. Precz troski i znoje Jerzyklin uczesał się też starannie swym grzebieniem i również starannie zapalił swą fajkę. Rzekł spokojnie. Masz rację, Albercie. Rozchmurzmy czoła. Opowiem wam pyszny kawał ze swej praktyki w Disseldorfie. Pewna wdówka. Albercie, puść już Annę. Po naszym odejściu będziesz się mógł nacieszyć nią. Tylko psujesz tego młodzieńca, który siedzi naprzeciw i rumieni się, jak uliczny sygnał świetlny dla ruchu kołowego na stopi go. Albert Godlewski uśmiechnął się po ostatnich słowach Klina, ale może on nawet tych słów nie rozumiał. Myślał właśnie intensywnie i zastanawiał się nad czymś. Bo detektyw miał rację mówiąc przedtem, że ów papier jest z jednej strony krajany tępym nożem bo to on sam, Godlewski, odkroił ten kawałek papieru. Było tam postscriptum: Będę osobiście u ciebie na kolacji i wtedy cię zabiję. Nie było podpisu, oczywiście. Albert Godlewski odciął ten kawałek papieru, na którym było postscriptum. Odciął, aby nie psuć swoim przyjaciołom wieczoru tej kolacji, na którą ich zaprosił. Ale Albert Godlewski się bał. Bał się śmierci. Może on jednak siedzi w jednym pokoju i przy jednym stole z człowiekiem, który go chce zabić, zamordować z zimnym okrucieństwem. Piękna była baba, jak malowanie. Ale Godlewski wcale nie słuchał opowiadania klina, on myślał. Wprawdzie tu w pokoju i przy tym stole siedzi ich sześcioro, ale może jeden z nich jest owym mordercą. I ten stary się w niej zadłużył. A jego żona, przy tym stole, morderca. Niemożliwe. Sami dobrzy przyjaciele. Pewien mądry sędzia rosyjski. Może Jerzy Klin ma rację. Fatalny zbieg okoliczności. To przecież słynny kryminolog. Śledziłem go trzy tygodnie. W jaki sposób można by go tu zamordować? Absurd. Uspokoić się. Uspokój się. Co za dziecko z niego? Trzydzieści cztery lata i takie dziecinne myśli. Wreszcie. Jerzyklin urwał właśnie dla efektu. Albert Godlewski sięgnął ręką do szklanki z wodą, która stała przed nim. Napije się. Uspokoi się. Ale nie wziął szklanki, bo właśnie Jerzyklin zwrócił się do niego. Albercie, czemu nie słuchasz mego opowiadania? To naprawdę ciekawa historia. Rozchmurz się, przyjacielu. No. Przedtem umiałeś nas zganić za smutne miny. Albert Godlewski uśmiechnął się do swego przyjaciela, Jerzego Klina, detektywa. Ale Albert Godlewski nie odpowiedział. Bo Albert Godlewski nie żył już w tej chwili.